Witam serdecznie. Dziś troszeczkę o żużlu. Wprawdzie do pierwszego meczu, który zostanie rozegrany w Grudziądzu, jeszcze sporo czasu pozostało, a w Częstochowie, by zobaczyć zawody ligowe, spotkamy się dopiero 16 kwietnia bieżącego roku i to będzie pierwsze spotkanie sezonu 2023 PGE Ekstraligi, ale mamy już kilka informacji takich ciekawych, jak na przykład to, że 17 czerwca w Częstochowie pierwsza runda tegorocznego SEK. No i pytanie, czy będzie, czy nie będzie w jakiejkolwiek formie prezentacji częstochowskiego zespołu, o tym będziemy rozmawiać z prezesem zarządu Włókniarza Częstochowa, Michałem Siędzikiem. Witam serdecznie, dzień Witam dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Zanim o SEK-u, zanim o prezentacji, no to może zapytam, jak jesteśmy podczas wywiadu, to zapytam, jak to jest ze współpracą z dziennikarzami, bo przeglądam codziennie strony internetowe, szukam takich informacji albo po prostu sprawdzam, co się gdzieś tam pisze. No i prezes Włókniarza na tapecie z Maksymem Drabikiem, można powiedzieć, top 3. No, nie wiem, jak to skomentować w ogóle, no ale sam, Tomku, jesteś dziennikarzem, to wiesz, że poziom dziennikarstwa jest bardzo, bardzo różny, więc no nie mnie oceniać, czy poziom akurat dziennikarstwa, który odnosi się do jakichś poszczególnych artykułów odnośnie Maksa Drabika, czegokolwiek, jest tak czy inny. Natomiast no, są ludzie, którzy mówią, nieważne co o tobie mówią, ważne, żeby dużo mówili. Nie pomylili nazwiska. I nie pomylili nazwiska, dokładnie, więc też to tak można skomentować. Natomiast no, myślę, że jest też taki okres, w którym dziennikarze za bardzo nie mają o czym pisać, więc piszą tylko, co gdzieś tam się natrafi. A obraz, który w tej chwili jest przedstawiany między innymi naszego zawodnika Maksa Drabika, wywodzi się z serialu, który gdzieś tam Kanał Plus kręcił, zaplecze meczy i tak dalej. I na jednym z, powiedzmy, ujęć widać Maksa, który gdzieś tam po prostu mówi, że nie jest gotowy jechać bieg po biegu. I tu taka ciekawostka, prawda, bo to rozłożono na czynniki pierwsze, natomiast dziś nawet rozmawiając z trenerem Lechem Kędziorą, sam trener stwierdził, że bardzo często się zdarza tak, że jeżeli się mówi przed samym biegiem, bieg po biegu, to zawodnik nieraz nie jest gotowy na to, żeby jechać bieg po biegu, jeżeli nie wie o tym, że będzie jechał na przykład dwa biegi wcześniej, że będzie zmiana i tak dalej. Więc tutaj żadnej Ameryki nikt nie zrobił, natomiast no, to, że to tak jest rozbierane, a nie inaczej, no trudno, przeżyjemy. Dobrze, to jaka jest ta prawda, bo my mamy taką prawdę, widzimy Maksa Drabika, nie wiem, na powtarzalnych meczach sezonu 2022, widzimy Maksa Drabika, który jest bohaterem serialu pokazującego kulisy żużla, albo czytamy artykuły z Maksem, o Maksie Drabiku, jak to gdzieś tam nie przyszedł na radę, po raz kolejny to jest powtarzane, jak nie zrobił czegoś i tak dalej, i tak dalej. A jaka jest prawda, jaki jest dzisiaj ten twój kontakt, kontakt prezesa klubu, człowieka, który podpisał ten kontrakt, a jaki jest kontakt również trenera, akurat go nie mamy przy sobie, ale pozdrawiamy serdecznie Lecha Kędziorę. Jaka jest prawda? No, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że mamy kontakt z Maksem bardzo dobry, nie dalej jak wczoraj, żeśmy się kontaktowali z Maksem. Max też się odnosił do jak gdyby tutaj rewelacji, które gdzieś tam są publikowane na jego temat. Natomiast proszę też pamiętać, że to jest chłopak, który dużo w żużlu przeżył w momencie, kiedy miał problem powiedzmy sobie z czasowym zawieszeniem, z czasowym jak gdyby tutaj zawieszeniem go w możliwości startów. No nie miał przy sobie żadnych tam powiedzmy sobie osób, które by go wsparły, a to wszystko wytrzymał, był sam. Nie miał też mowy, powiedzmy sobie szczerze, już nie mówię o rodzinie, ale o najbliższych tam, powiedzmy sobie, współpracownikach klubu, osób, które by go mocno w tych ciężkich czasach wsparły. A i też później po tym zawieszeniu, kiedy wrócił na tory, myślę, że zawsze zawodnik potrzebuje takiego wsparcia, tym bardziej po takich przeżyciach. No a tutaj tak na razie to widzę, że do tej pory, jak tak patrzę po tym zawieszeniu, to chyba jestem jedynym z prezesem, który tak troszeczkę starał się go gdzieś tam w obronę. Dobrze, to właśnie jest ta współpraca, bo rozumiem, że pomoc jest z waszej strony. Współpraca jest, no bo to, co mówię, to, co kibic może przeczytać, nie mówię o twoich wypowiedziach, no to wynika z tego, że zakontraktowaliśmy, nie wiem, może nawet Konia Trojańskiego, który ten zespół rozłoży na łopatki. Nie, ale ja mówię, jakie można wyciągnąć wnioski, można nawet aż tak z tych opisów, bo no, jest bohaterem co drugi, co trzeci dzień góra jakiegoś tam artykułu i tam nie ma pozytywów raczej.
No ja myślę, dlatego że ja jest... pytam o prawdę, a nie pytam o komentarz jest, do tego. Prawda jest zupełnie inna i to są odgrzewane kotlety, powiem tak szczerze. No pokazujemy coś, co było w sezonie, gdzieś, gdzie Max, powiedzmy sobie, stara się mieć swój specyficzny styl. I to jest jego prywatna sprawa, że on ten styl jakiś tam po prostu ma. On nie ukrywa, że ten styl ma taki, nie inny w czasie, powiedzmy sobie, spotkań medialnych, w czasie rozgrywek. Jest to jego prywatna sprawa, każdy może sobie o swoim, powiedzmy sobie, zachowaniu decydować. Natomiast, no dlaczego tak wygląda? No dlatego, że telewizja Kanał Plus pokazała serial, w tym serialu zobaczono, więc teraz dziennikarze, no nie jedni, drudzy, trzeci, zaczynają się rozpisywać, co było w tym serialu. I to jest taki łańcuszek, prawda? Za chwilę pokażą, nie wiem, jakiegoś innego zawodnika i pewnie będziemy czytać o tym w innym zawodniku. Tak jest. Natomiast powiem tak, proszę się nie obawiać, jak gdyby kontakt z zawodnikiem jest bardzo dobry, spotykamy się z Maxem. Max dużo trenuje, przygotowuje się, jest obecny na treningach na naszym lodowisku, więc nie widzę żadnego problemu. Ja myślę, że też tutaj dużym jakby tutaj mecenasem Maxa w stosunku do wszelkich wydarzeń lubelskich jest Mikkel Mikkelsen, który przedstawia zupełnie inny obraz tego człowieka niż przedstawia, no nie powiem jakby środowisko klubu z Lublina, ale po prostu dziennikarze przedstawiają Maxa jako zawodnika Lublina, prawda? Dobrze, rozumiem, że każdy nowy kontrakt, czy te przedłużenia kontraktu, to nie tylko była twoja wola i chęć, ale to była również chęć trenera Kędziory, żebyście na ten temat rozmawiali, tak? Czyli to nie jest tak, że cały czas kręcąc się wokół tych artykułów, które się pojawiają, że Lech Kędziora dostał kogoś, kogo nie za bardzo chciałby widzieć w składzie, no bo tak naprawdę to na jego nazwisko potem spadną albo zaszczyty przy okazji, no ale gorzej jak porażka, tak? Oczywiście nie mówię, że tego życzę, ale rozumiem, że konsultacje były z trenerem. Tak, konsultacje były z trenerem, konsultacje były z kapitanem. Mogę tylko powiedzieć tyle, że zarówno trener Lech Kędziora, jak i kapitan Leon Madsen bardzo chcieli mieć w zespole Maksyma Drabika i Mikkela Mikkelsena. Bardzo chcieli mieć, to podkreślam. I z przeprowadzenia przeze mnie rozmów kontraktowych i jakby finału byli bardzo i są bardzo zadowoleni. Więc żeby było jasne, jest to temat mocno przedyskutowany zarówno z trenerem Lechem Kędziorą, jak i z kapitanem Leonem Madsenem. Proszę też pamiętać o tym, że dziś w sporcie zawodowym jest tak, że gdzieś to nie jest tak, że zawodników się wybiera z jakiejś plejady, z listy, tylko to jest wszystko owiane też gdzieś tam kontraktami finansowymi, więc prezesi klubów muszą sobie gdzieś to wszystko pod kreskę podliczyć, gdzie z kim możemy rozmawiać i wtedy przedstawiają ewentualne możliwości negocjacyjne swoim trenerom czy z kapitanom i te rozmowy trwają dalej. Tu ja się bardzo cieszę, że udało się jakby dograć wszystko z Mikkelem Mikkelsenem i Maxem Drabikiem, tym bardziej, że nie ukrywam, że w jakiś sposób sami ci zawodnicy chcieli trafić do Częstochowy. To nie jest tak, że ja komuś wyciągałem tych zawodników z innego klubu, oni sami chcieli przyjść do Częstochowy. Dobrze, to kolejna rzecz, też się pojawiła tak nie jeden artykuł, że Kacper Woryna, który świetnie się spisywał w sezonie 2022, dzięki jakby magicznemu dotknięciu menadżera i mechanika, który teraz wraca do Artyoma Łoguty. No i teraz jak ten mechanik odchodzi, to już będzie to, co było wcześniej, już nic nie będzie. Wiem, że najlepiej byłoby zapytać Kacpra, ale też z drugiej strony po co go denerwować? Zapytam Ciebie, jak to wygląda w rzeczywistości. Na pewno ta pomoc była istotna, bo ja nie mówię, że nie, bo sam Kacper się tak wypowiadał, ale odejście to powoduje, że co z Kacpra nic nie będzie? Proszę być spokojnym, to sam Kacper jak gdyby tutaj jest zdania, że to też był kontakt i współpraca z Rafałem Lewickim, to jest bardzo dobre doświadczenie, bardzo dobra nauka, szkoła i tak dalej, i tak dalej. No Rafał obiecał Artyomowi Łogucie, że po powrocie do Żużla wróci do niego, więc słowa chciał dotrzymać. Natomiast na pewno jest to nauka, coś z czego Kacper wyciągnie wnioski, ale też proszę pamiętać, że to nie jest też tak do końca, bo sam Kacper mi powiedział w połowie zeszłego sezonu, że jakby Rafał Lewicki doszedł w pewnym momencie sezonu do Kacpra, prawda? A Kacper już od początku jechał bardzo dobrze. Pamiętajmy o tym, że tu jest też, Kacper jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Tego jemu nie można odmówić, że to nie jest doświadczony zawodnik, raz. Druga strona medalu, jest tutaj też duża
zasługa tunera Ryszarda Kowalskiego, który przygotowuje motocykle Kacprowi. I pamiętajmy tutaj, że właśnie te wszystkie działania Kacpra Woryny, tunera pana Ryszarda Kowalskiego i ewentualnie Rafała Lawickiego stworzyły pewne warunki, w których Kacper mógł pokazać wszystkie swoje zalety i zresztą to uczynił. No pokazuje wszystkie swoje zalety, a jak myślisz, jak będzie z tym pokazywaniem zalet? No bo Mikaela Mikkelsena, Leona Madsena, Kacpra Woryny wierzymy, na pewno ogromny kredyt zaufania i wiara także do Maxa Drabika, ale młodzi zawodnicy przychodzą. Ale zanim jeszcze młodych właśnie, bo to kolejna rzecz, teraz na przykład czytam takie informacje, Kuby bym chętnie zapytał, muszę do niego zadzwonić, Miśkowiaka, który do mnie w wywiadzie powiedział, że tak naprawdę dla niego nie będzie różnicy rok do roku, no bo tak naprawdę to tylko jeden wyścig się różni, tak? Bo wtedy startował z juniorami, a teraz tego wyścigu nie będzie, tak naprawdę no pozostałe cztery wyścigi startował już z seniorami, tak? A tu się pisze, że nie, no teraz jak on sobie poradzi na tej pozycji U24, jak ty do tego też podchodzisz, bo to tak jakbyśmy troszeczkę może w tym wiedzie podkomywali tą rzeczywistość, jaka jest kierowana, tak? No tak, jeżeli na początku programu rozmawiali, dziennikarze gdzieś tą swoją rzeczywistość kreują, no, ja opowiem tak, Kuba ma rację, no tak w zasadzie jechał więcej biegów, jechał za zawodnika U24, więc to doświadczenie ma. Jest to, pamiętajmy, mistrz świata juniorów, jest to zawodnik, który naprawdę zdobył bardzo wiele w żużlu z niesamowitym startem. To jest bardzo ważny element w przypadku akurat tego zawodnika. I ja wierzę w to, że Kuba sobie poradzi na tej pozycji. I dzięki temu, że on jest na U24, uważam, że nasz skład tutaj już bardzo dużo zyskuje. W tym momencie mamy dalej juniorów Franka Karczewskiego. No właśnie, tych juniorów, ja nie odmawiam, bo Franek miał swoje doświadczenia z Wilków Krasno, ale jednak to jest wejście też jeszcze na bardziej głęboką wodę. No mają opiekunów dobrych, bo jest i Lech Kędziora, i Józef Kafek, więc ma się kto nimi na pewno opiekować tutaj w klubie. Nie boję się jednak, że się troszeczkę spalą. Ja nie mówię już o umiejętnościach, tylko mówię o psychice. Tak, to na przykład Tyson mówił, tylko idiota wychodząc do ringu się nie boi, więc ja zawsze się boję gdzieś o wynik swojej drużyny. Natomiast powiem tylko tyle. No, Franek Karczewski, trafiając do Krosna, to on tam nie trafił znikąd. To był już bardzo wartościowy zawodnik, którego Krosno bardzo chciało pozyskać. Bardzo chciało go pozyskać też Polonia Bydgoszcz, więc tutaj się to rozgrało między tymi dwoma klubami. Trafił finalnie do Krosna. Duża zasługa jest jego tak naprawdę, że to Krosno weszło do Ekstraligi, umówmy się, bo to nikt inny jak on zrobił, można powiedzieć, komplet punktów w pierwszym meczu z Falubazem Zielona Góra, prawda, jeżeli chodzi o awans. Natomiast wcześniej to był między innymi zdobywca Pucharu Ekstraligi w klasie 250, gdzie swobodnie wygrywał z takimi zawodnikami jak Paluch czy Jabłoński i tak dalej, więc to totalna czołówka Polski, więc tutaj nie zapominajmy o tym. Natomiast Kajetan Kupiec. Kajetan to jest chłopak, który ja zawsze powtarzałem, z bardzo dużymi możliwościami do żużla. Oczywiście u Kajtka był, nawet nie jest z jego strony problem, przydrawiły mu się, powiedzmy sobie, dwie, trzy ciężkie kontuzje, nie z jego winy. I to jest bardzo istotne, nie z jego winy. Bardzo poważne kontuzje, ale on w ogóle się tym nie załamał. Pracuje, dusza typowo motocyklisty, więc ja wierzę w to, że będzie dobrze. Ale zaraz z tyłu też mamy Kacpra Halkiewicza, który jest wielkim talentem Wolskiego. Mamy nie posła Wolskiego. Tylko nie posła Wolskiego, tak, Szymona Wolskiego. Zaraz mamy chłopaków, którzy przechodzą z 250 na 500 Ludwiczaka, mistrza Polski aktualnego w klasie 250, więc tych chłopców jest. No bo to jest właśnie to szkolenie i to jest dużo by o tym rozmawiać. Natomiast kolejna sprawa to są pieniądze, tak? I teraz zacznę od dotacji. Dostaniecie tyle samo jako Włókniarz Częstochowa, co i Raków Częstochowa. No i też znowu czytamy, że cóż tam, dla Rakowa to niewielkie pieniądze, Raków zrobi sukces, to wy stracicie, jesteście ubogim krewnym. A ja mam pytanie, bo mnie się nie wydaje, chyba że się mylę, ale nie wydaje mi się, żebyś ty miał ochotę rywalizować z Adamem Krawczakiem czy Wojciechem Cyganem. Nie, no ale ja tu nie widzę w ogóle sensu takiego porównania. To tak jakbyśmy porównywali, nie wiem, ten kwiatek do, nie wiem, do tego, tej paczki, która tutaj leży, więc to w ogóle są inne dyscypliny sportu, jak można porównywać, no.
dwie różne dyscypliny sportu, która jest bardziej popularna, która coś, nie, no, nie możemy tak podchodzić. Generalnie trzeba się wspólnie wspierać, wspólnie jak gdyby promować to miasto. Natomiast co do pieniędzy, to tak jakby był ostrożny, bo tak naprawdę to dopiero będą przetargi na te pieniążki, więc nie możemy mówić, no dobrze, kto ile dostanie. No formalnie masz, nie, dobrze, oczywiście masz rację, ale powiedzmy jest jakiś zapis w budżecie. Nie bardziej już nie chodzi o samą tą kwotę, to bardziej chodzi mi o to, że no jest kreowanie jakiejś takiej rywalizacji. Ja zawsze tego nie rozumiem. Ja zawsze wszystkim tłumaczę, że wspólnie można dużo więcej, prawda? I akurat koledzy z Rakowa to rozumieją. Natomiast często się zdarza gdzieś z boku, prawda, że są ludzie, którzy nie wiedzieć czemu tak próbują manewrować, gdzieś poruszać to środowisko. Ja rozumiem, że jak będzie gdzieś koniec rozgrywek PKO Ekstraklasy i jak wiele fachowców mówi, wiele wskazuje na to, że to Raków właśnie założy mistrzowską koronę, to ja rozumiem, że ty pogratulujesz, a nie obrazisz się, albo będzie ci przykro, że coś stracisz. No ale chyba byłem jedną z pierwszych osób, które Michałowi Świeczewskiemu, czy Wojtkowi Cyganowi gratulowała pucharu, czy ewentualnie awansu do Ekstraklasy piłkarskiej. My też jako klub żeśmy na stronach internetowych swoich gratulowali, więc tutaj nie widzę żadnego z tego powodu problemu. Jednemu tutaj z panów, który próbował gdzieś tam w dyskusji ze mną poruszyć te dwa kluby, powiedziałem, ale spokojnie, wie pan, to tak nie można. No, chłopaki fajnie grają i ja im kibicuję. Czasem zaglądam na Armianowskiego. Natomiast pamiętajmy też, że żużel w Polsce to jest najlepsza liga świata. Nie ma lepszej ligi świata. Więc ja też temu panu powiedziałem, nie porównujmy się, to tak jakbyśmy mówili o najlepszej lidze piłkarskiej świata, a wszyscy wiemy, że na pewno nie jest to Liga Polska. A my w tej najlepszej lidze żużlowej jesteśmy w totalnym czubie, prawda? I mamy 4 złote gwiazdy w tej najlepszej lidze świata. Więc powiedziałem panu, jak będziemy mieli wspólnie po 4 złote medale, to wtedy możemy rozmawiać, ale to jak ja bym był w pana skórze, bo ja w ogóle nie potrafię porównać żużla do piłki nożnej. Czyli, czyli tak kończąc ten temat, wątek żużlowo-piłkarski, to można powiedzieć, że tobie można życzyć 5 gwiazdki, a Rakowowi 1 gwiazdki. Myślę, że tak. Dobrze, no to teraz pieniądze, ale już o sponsorach mowa. Czy to jest przypadek, że Tauron Sek trafia do Częstochowy, czy to jest powiązanie z tego, że Tauron będzie powiązany z częstowskim klubem, czy w ogóle nie ma tematu, czy może o tym temacie jeszcze nie pora rozmawiać w ogóle? Dżentelmeni o pieniądzach nie mówią. Ja nie mówię o kwotach, ja mówię tylko o nazwie. Nie. No tak naprawdę staraliśmy się o ten Tauron Sek od jakiegoś czasu. Mocno pracujemy, można powiedzieć, od lipca, żeby tak było. Oczywiście taki partner jak Tauron to byłby partner wyśmienity dla włókniarza, ale na tę chwilę nic nie mogę powiedzieć. Powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili żyjmy tym, że są Mistrzostwa Europy w Częstochowie, że wraca duży Speedway, że tak naprawdę jest to przeciąg Grand Prix i też, że możemy tu pokazać Częstochowie, że ta promocja przez żużel jest w najwyższym poziomie, bo pamiętajmy o tym, że będą nas pokazywały wszystkie stacje większe sportowe świata, że tutaj będzie cała czołówka światowa. A chyba dla miasta to jest prestiż, że takie teraz zawody trafiają do Częstochowy. Natomiast jeżeli chodzi o sponsorów tytularnych, pamiętajmy, że jest Zielona Energia, z którą rozmawiamy, jest Tauron, więc najbliższe dni pokażą, jak to wygląda. Najbliższe dni? Jesteś w stanie to jakoś określić? Czy ja mówię o czasie, ja już nie mówię o nazwie. Myślę, że i te negocjacje mogą... Czas tutaj jest mniej cenny, istotny, pewnie. Bardziej cenne są fakty. Czyli czekamy na fakty. Ale to będzie na pewno przed 8 kwietnia, bo musisz plastrony zamówić. Nie żartuję, bo kewlary trzeba zamówić. Plastrony to stare czasy. Postaramy się, żeby tak było. Ja powiem tylko tyle, że robimy co możemy. Sezon żużlowy, żeby rozpocząć, to jest nie tylko liga, to są też zawody młodzieżowe, to jest szkółka. Zamawiamy w tej chwili motocykle, silniki dla szkółki. To są olbrzymie pieniądze. Olbrzymie pieniądze. No do szkolenia myślę, że będzie warto wrócić. Tu już był i Józef Kamfel i też pokazywaliśmy Bartka Święcika zarówno na torze, jak i Bartka Święcika, który pojawił się na gali mini żużla, gdzie odebrał nagrodę. Serdecznie jeszcze raz Bartkowi gratuluję, więc o tym szkoleniu na pewno u nas będzie. Myślę, że od tej kuchni najlepszej, czyli już pomijając oczywiście twoje zaangażowanie, ale o tej pracy, jaką wykonuje Bartek i Józek, na pewno o tym będziemy rozmawiać, bo jest o czym rozmawiać i warto o tym na pewno mówić. Warto też zapytać, czy spotkamy na przykład żużlowców na to, że nie wiem, nazwijmy to podczas piknikowego spotkania na stadionie, gdzie
będzie można podejść, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie z którymś z zawodników, tych tak zwanych, jeśli tak można powiedzieć, starych albo tych nowych, i to będzie w formie, a potem, nie wiem, odbędzie się na przykład mecz towarzyski, czy na hali, czy może poczekamy na promienie słońca wiosennego i jednak żużlowcy, zapach metanolu i to wszystko się ładnie połączy. No tak, tutaj analizuję działkę marketingu, czy zrobić to rzeczywiście na hali, to są ważne terminy, gdzie hala ma te terminy rzeczywiście mocno obsadzone, czy zrobić to tak, jak mówisz, na stadionie żużlowym z taką pełną jakby interakcją zawodników razem z kibicami. I ja się tak naprawdę skłaniam ku temu rozwiązaniu, gdzie ci kibice mieliby bezpośredni dostęp do tych zawodników. I czy to na stadionie, czy na hali, ale może sama forma tej prezentacji, żeby była inna. Żeby ci zawodnicy może byli od razu dostępni dla tych kibiców. Nie wiem, coś może na dole, na płycie hali zrobić, a nie do końca ta formuła, która była do tej pory. Więc na pewno to będzie coś, co jest przed nami, żeby to gdzieś ładnie poukładać, ale też mogę tutaj powiedzieć, że jako otwierającą imprezę będziemy szykować dla kibiców memoriał Bronisława Dzikowskiego i Marka Czernego i chcemy tak zrobić, żeby to była pierwsza impreza otwierająca sezon jeszcze przed sparingami. No to będziemy czekać. Byśmy dzisiaj na żużel poszli, myślę, że za mną by poszło paręnaście tysięcy kibiców, żeby zobaczyć żużlowe zawody, bo wszyscy się nie mogą doczekać. Na szczęście czas akurat w tym wypadku szybko biegnie. Natomiast co do kontaktów i co do pogadania pewnych rzeczy, jak tam zdarzyło Ci się wypić kawę z Markiem Cieślakiem? Tak, bardzo często Marek jest u nas w klubie, więc zresztą myślę, że ci, co się żużlem interesują, czytają felietony Marka i wiedzą, jaka Marek ma teraz o mnie opinię, jak przedstawia moje podejście do, nie tylko do szkolenia, ale do zawodników. Nie jest chyba tajemnicą, Marek tego nie ukrywa, że w Częstochowie chyba zawodnicy mogą liczyć na najwyższe zrozumienie z wszystkich prezesów klubów ekstraligowych i on tego bardzo nie pochwala, bo twierdzi, że nie do końca to ci zawodnicy, seniorzy doceniają to, co ja dla nich robię. Dobrze, czyli ewentualnie jakby był pomysł sparingu z Orłem, myślę, to nie jest to zły pomysł. Żaden problem. Żaden problem. Żaden problem. No, pytanie jest tylko takie, no widocznie Marka bardzo ciągnęło do trenowania. Tak. Przyjaźnię się z Markiem, ale przyjaźnię się też z Witoldem Skrzydleckim, bardzo miłym prezesem, którego serdecznie pozdrawiam. Ciekawym, barwnym człowiekiem. Barwnym człowiekiem, ciekawym, ale bardzo osobą uczciwą, charakterną, a ja takich ludzi bardzo lubię. No to dobrze, to zobaczymy, czy będzie sparing z Orłem, czy może będzie inny wybór rywala, na pewno. Można powiedzieć jedno, Markowi Cieślakowi można pozazdrościć, ale może nie pracy, tylko tego, na jakim obiekcie teraz będzie występował w roli trenera, bo ten obiekt na pewno jest bardzo, bardzo fajny, ale znowuż Witold Skrzydlewski ku naszej radości cały czas może nam zazdrościć tego, że no, tylu kibiców, ile na przykład na meczu z Motorem Lublinem się niestety nie doczekał, chociaż jemu też życzymy, bo osobiście znam pana Witolda, więc tego mu życzymy. My czekamy na prezentację, czekamy na memoriał, który, jak powiedział prezes Michał Święcik, otworzy sezon 2023 i wtedy zobaczymy zawodników już w takich oficjalnych zawodach. Na to serdecznie czekamy, a ja Ci serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Państwu.